Po raz kolejny zadanie finansowane z budżetu miasta Opola, mniejszości narodowe, a tutaj w tym momencie chcemy pokazać to, co w tym roku jest bardzo ważne, czyli ta wspólnotowość, czyli to budowanie wspólnoty, budowanie tej płaszczyzny do wspólnego działania. I kino niemieckie, no, robiąc tydzień filmu niemieckiego z konsulatem Republiki Federalnej Niemiec i robiąc ten projekt kina niemieckiego już po raz kolejny z miastem Opole, pokazujemy, jak ono może być ciekawe, fantastyczne i jak możemy Opolan włączyć w różne ciekawe interakcje. A będzie się działo, bo rozpoczynamy już w konsulacie Republiki Federalnej Niemiec na ulicy Strzelców Bytomskich. Trzeba będzie się odprawić, zaproszenie mieć specjalne, żeby wejść do ogrodu. Będzie mnóstwo niespodzianek przygotowanych i tam taka luźna rzecz komediowa, Vincent chce nad morze. Taki klimat wakacyjny jeszcze, już piątek 6 września. A potem ruszamy w podróż i dla najmłodszych, i dla starszych. Te filmy będą zarówno w kinie Meduza, będą poranki Fritzi, Przyjaźń bez granic, Petson i Findus, po to, żeby jak najwięcej zrobić tego fermentu dotyczącego przyjaźni, dotyczącego odkrywania świata. I tak pojawi się wielki Wim Wenders ze swoim filmem Perfect Days. Może to być niespodzianka, bo tego, że nie spodziewajmy się tego niemieckiego kina. Jest to najlepszy japoński film roku, nominowany zresztą do Oscara, zdobywca wielu nagród, Kobe Yakusho główna rola i Wim Wenders, który przygląda się światu z perspektywy czyściciela toalet. Też nie wyobrażaliśmy sobie inaczej niż zrobienia w Galerii Sztuki Współczesnej pokazu filmu Anselm Wima Wendersa o wybitnym rzeźbiarzu, który jest prowokatorem, a jednocześnie robi fenomenalne rzeczy. I myślę, że zobaczenie tego filmu w Galerii Sztuki Współczesnej 10 we wtorek o godzinie 18 w tych murach galerianych będzie czymś niesamowitym. Będzie też kolacja pożegnalna, będzie też nowy film Christiana Petzolda, Czerwone Niebo, będzie też wspaniały, miłosny, romantyczny film Pewnego Dnia Powiemy Sobie Wszystko, więc varieté wszystkich tematów do wyboru, do koloru, najnowsze kino niemieckie w Opolu i do tego oczywiście dużo innych imprez towarzyszących. Już w piątek w Klubo Kawiarni Opo na ulicy Krakowskiej, Kawiarni Społecznej, będzie filmowe afterparty z muzyką filmową. A kto wie, jak wygląda muzyka filmowa niemiecka, no to wie, że to jest muzyka, która znakomicie nadaje się do tańca. Chociażby taki serial Tomate Kwery jak Babylon Berlin, gdzie sama ścieżka dźwiękowa mogłaby do niejednego klubu, do niejednego miejsca muzycznego wejść i stać się podstawą do wspaniałej zabawy. No i jak mówiłem, mnóstwo niespodzianek. Dziękujemy tutaj naszym partnerom, czyli galerii, konsulatowi Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, panu konsulowi, który nas będzie gościł. No i słówko oczywiście o tej kondycji kina niemieckiego, bo o tych klasykach reżyserskich powiedziałeś, natomiast mniej ostatnio znamy to kino zza naszej zachodniej granicy. Myślę, że może nie zwracamy uwagi na to, bo świat seriali, świat streamingów sprawił, że my często połykamy pewne rzeczy, nie wiedząc nawet skąd one płyną. I też reżyserzy niemieccy działają też na innych płaszczyznach. To kino stało się uniwersalne. Teraz ostatnio na Nowych Horyzontach widziałem film reżyserki Błędu Systemu, który dzieje się na Wyspach Brytyjskich. Więc to jest też jak gdyby ta wędrówka tych twórców w poszukiwaniu. No, sam Wenders wędruje do Japonii, żeby nakręcić film Perfect Days, więc myślę, że to kino niemieckie stało się mocno uniwersalne i nie należy go szufladkować, bo można powiedzieć, że każdemu polecam wyjazd na przykład do Berlina, żeby zobaczyć, co to znaczy wielokulturowość, co to znaczy zarówno na niwie piłkarskiej, jak i na niwie kulturalnej, więc myślę, że to na nowo musimy też odkrywać, naszą tożsamość, naszą wspólnotowość i naszą różnorodność i myślę, że to kino w tym momencie nas zaskakuje.